On the 17th of January, at 4 o'clock in the afternoon, Wrocław is going to explode. It's the official opening of the European Capital of Culture, and we invite you, come and join us on the streets in Renick Square and discover a city you've never seen before. Odbierz swoją mapę wydarzeń weekendu otwarcia. Mapę będziesz mógł znaleźć w 15 infopunktach zlokalizowanych przy koksownikach rozmieszczonych w centrum miasta, a także w galeriach handlowych, na dworcu PKP, stadionie, w kinie Nowe Horyzonty czy w barze Barbara na ulicy Świdnickiej 8. Na jednej stronie mapy znajdziesz wszystkie wydarzenia weekendu otwarcia, a na drugiej dokładne trasy pochodów czterech duchów Wrocławia wraz z przystankami. Duchy wyruszą o godzinie 16 z czterech dzielnic miasta i kierować się będą do rynku. Do pochodów możesz dołączyć w każdej chwili na całej ich trasie. Zachęcamy jednak, aby towarzyszyć duchom od samego początku. Do każdego z duchów jest przypisany odpowiedni kolor. Kiedy dołączysz do danego pochodu, otrzymasz pelerynę w kolorze charakterystycznym dla wybranego przez Ciebie ducha. W ten sposób wspólnie stworzymy cztery kolorowe wstęgi, które wymieszają się w rynku podczas finału. Duch powodzi to kolor niebieski. Wyruszy z zajezdni Dąbie i opowie historię zalanych ulic. Jeżeli lubisz zwroty akcji i szczęśliwe zakończenia, ten pochód będzie dla Ciebie. Przejdzie on przez ulicę Olszewskiego, ZOO, Most Zwierzyniecki, Rondo Regana, Most Grunwaldzki i Plac Dominikański. Duch odbudowy jest oznaczony kolorem czerwonym i zacznie swój pochód na zajezdni Grabiszyńskiej. Będzie to poruszająca historia o mieście odradzającym się z wojennych ruin. Jeżeli cenisz sobie historię o zwycięstwie dobra nad złem, powinieneś dołączyć do ducha odbudowy. Spotkasz go podążając w kierunku rynku, ulicą Grabiszyńską, przez Plac Legionów i ulicę Kazimierza Wielkiego. Pochód ducha innowacji jest żółty. Wystartuje przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych na ulicy Czajkowskiego. Jeżeli jesteś miłośnikiem laserów i iluminacji świetlnych, powinieneś ruszyć z duchem innowacji. W podróż przez Aleję Kasprowicza, ulicę na Polance, ulicę Pomorską, Plac Strzelecki i Most Uniwersytecki. Duch wielu wyznań ma kolor zielony. Wyruszy z dawnej zajezdni tramwajowej przy ulicy Legnickiej. Będzie to pochód przepełniony muzyką. Jeżeli więc jesteś ciekawy, jak zabrzmią ulice i place Wrocławia, powinieneś towarzyszyć pochodowi ducha wielu wyznań, którego spotkasz i usłyszysz na placu przed Galerią Magnolia, przy Muzeum Współczesnym, budynku PWST, Kładce Nabycińskiej i placu Jana Pawła II. Come and join us on the 17th of January. Find your map, have a good look at it, four different routes, and join us in Renick Square with your bell.